Cześć, witajcie, jestem tylko w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Kontynuuj się za przygoda, jak zwał, tak zwał. Ja w ogóle słyszałem ostatnio po odsłuchach, że coraz gorzej mi słychać. Nie wiem, baterię dałem tutaj cynkówkę w ogóle i no, zaraz będę opowiadał. Dobra, początkowo pełen odcinka, ruszamy na misję zemsta za przodków. Tak, potem w ogóle dzisiaj robimy tę misję paryskie opowieści, kult Bafometa i wszystkie te pierdoły poogarniamy. Ogólnie miałem tutaj baterię alkaliczna LR44, co nie, w tych moich mikrofonie, bo to Audio-Technica AT3350, co nie, a to ma powstrzymanie bateryjne, więc na baterię, bateryjka była alkaliczna, a alkaliczna ma to do siebie, że z czasem to się rozładowuje, to by było słychać coraz większy szum, przestęp, tak, no, no tak nie pasi, co nie, więc uznałem, chwilę, dobra, zanim to rozpoczniemy. Uznałem, że tutaj damy, słyszałem u ziemniaka kiedyś, co nie? Damy sobie srebrową, co nie? Nie cynkówkę, sorry, srebrową SR44, bo ona ma inny charakter pracy i ona dopiero, ona będzie cały czas tak samo słuchać i po prostu w pewnym momencie nagle pyk padnie i no problem, co nie? Jeszcze mi się nie zdarzyło, że mi padła, bo tam zmieniałem trochę szybciej i tak nie wiem, nie powinno być tego upadu mocno, ale jakby mi się zdaje, że z odsłuchu na odsłuch coraz bardziej ten dźwięk jest nieczysty. A ona już trochę chodzi, o ta sosy na dwójki mu jest włożona, więc już trochę. Dom Terragona, zwłoki. Ciało Paula Terragona nosi wyraźne ślady przemocy. Zwłoki są pośnięczone, ramiona i nogi połamane. I am distraught. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. Okay. Interakcję z ciałem już miałem. O dom z Terragona, krwawy symbol, na drzwiach wymalowany krwawym rzymską literą 2, rzymską literę, rzymską cyfrę, co bym powiedział. Dom Terragona, narzędzia tortur, zniknij! Odblokowano wpisy w aktach sprawy, zniknij mnie to. Kolekcja średniowiecznych narzędzi tortur, zaaranżowana w formie wystawy. Historia Francji, tom czwarty. Cztery zdania, bla, 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 podkreślona, chociaż przeczytajmy to sobie jednak. Zniknij, bo nie wyrobię. No, żebym nie wyrobił. Bóg wie, kto jest zły, Bóg wie, kto nurza się w grzechu. Nieszczęście spada na każdego, kto ośmiela się nas potępić. Niech będzie powszechna wiadomość, że wszyscy, którzy się nam sprzeciwią oraz ich potomkowie ucierpią z ręki Boga. Jakub Dimolay. Dimolay to w ogóle my sterowaliśmy jego ruchami chwilę. Gazeta. Czytelnicy, niech o tej epoce zmian Francji nie zapomnij o swojej historii. Ostateczny okres francuskiej inkwizycji nastąpił ponad 100 lat temu, ale potomkowie inkwizytorów żyją i są wśród nas. Cofnijmy się w przyszłości i przypomnijmy sobie tych trzech okrutnych, niesłynnych oskarżycieli przed... Kurwa, sorry. Niesławą oskarżycieli. Boże, to jest pod takim kątem i ja jestem tak daleko od ekranu, że cholerę widzę i muszę się domyślać, co tu pisze. Przedstawionych na naszej rycinie, od lewej do prawej. De Nogaretta, de Mirigny oraz de Paris. Nie wiem, nie umiem tego czytać. Francuski, nie pani Maju. Tych trzech łatwo było poznać po medalionach z numerami, które nosili z dumą i który odzwierciedla ich świętą pozycję. Dziś wiemy, że niektóre z ich dzieci zmieniły nazwisko, by unikać odwetu. Tu w Paryżu udało się nam odszukać potomka Filipa de Muriego. Jest niedobrze sytuowany kupiec Bernard Grimmer. Uczynił nam ten zaszczyt i przyjął w swoim domu, no, gdzie mogliśmy powie narzędzi tortur oraz fotę nabijany kolcami, które zaprezentowano nam jako swoje ludowe skarby.
przedmiotowa autora wielu rodzin zmieniło nazwisko tych. Jestem pytanie, czy ja bym mógł pójść? Źle, bo tam był dom. Właśnie, nawet to mi jest zaznaczone. Mogę iść tu. Czy ja wiem, że chyba jeszcze gdzieś tu będzie dom, bo ja tą zagadkę, jak wiecie, ja sobie oglądam. Sprzedzałem, że nie być tak typowo... Wiecie, że nie być tak, że kurde, nie wiem, co się dzieje, co nie. Nie znam zakończenia zagadki, nie wiem, kogo oskarżać, ale wiem pira za oku, że tu gdzieś mogę podejść. Jeszcze było jedno miejsce, gdzie zebrałem nawet ten taki symbol gdzieś. Kurwa, no to jest to Arno specjalny. Nie. Jeszcze raz? Kto to jest? Dom ugryminego narzędzia tortu. Czy mi się zdaje, że była dwójka oznaczona, więc tamten dom był... też jest zabity. Co się nawierzchni narzędzi tortur zarejestrowanych w formie wystawy. Gdzie tu numer to... Mam podszlakę. List od Terajona. Błagam, bądź ostrożny w swoich wypowiedziach. Dopiero co doszły do mnie plotki o jakiejś kobiecie, która twierdzi, że pochodzi z Demolera i węszy w różnych archiwach. Może i minęły stulecia, ale nienawiści bywa czasem bardzo pamiętliwa. P. Terajon. Zwłoki. No kur, zniknij mi te... Aj, to jest najgorzej zrobiona rzecz w Unity. Tam, gdzie się wyświetla tekst, tam są informacje. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ofiary, to ciało też pokryte głębokimi minerałami, połamane kości, przebite skóra, martwa ręka ściska na szyjnik w kształcie klucza. Możliwe, że ofiara zdarła go z mordercy. Tam było dwa. Dwóch z trzech jest zabity. To jest drugi teren śledztwa. I tu mi brakuje jeszcze jakiejś jednej poszlaki. I to jest dla mnie zagwozdka. My wszystko zebrałem. Biegnijmy tam jeszcze do domu. Bo ja odwiedzone podejrzane miejsca. 2 na 4? Bo ja wiem, gdzie jest jeszcze jedno podejrzane miejsce. Jest mianowicie tu. Tu jest taki budynek, co ostatnio nawet tam byłem zebrać gobelin, był cały zakrwawiony krwią, tam było jakby po jakimś zabójstwie. To jest kolejne miejsce, ciekawe czy się aktywuje od razu.
gdzieś obok jest. I need to deal now, citizen. Sorka, do murka się przyczepiłem. To było gdzieś wejście, no? Z tego co kojarzę. Bardziej w tą stronę, tu bardziej. Wiesz, tak to po środku kojarzę. Nie wiem, co ja pominąłem w tych wszystkich znajdźkach, tych wszystkich zadankach, że... Co takiego tu pominąłem? Tu jest to wejście, tu jest to co... Znasz, to jest ten budynek. Jestem pewien, że on tu był otwarty wcześniej, teraz jest dziwnie... Jakby są zamknięte drzwi. Patrz. Jest krwawa łapa. Ja tu byłem. Powinien mieć jakieś wejście na dole jeszcze. Budynek jest zamknięty. Czegoś brakuje mi w tych tu. Czemu się NPC wystraszyły? Jak ty reagujesz? Tu jest kolejny trop. W ogóle chciałem powiedzieć, że coraz... W kolejnym odcinku już ruszymy normalnie z fabułką. Zaraz dwa tropy. Ale zobaczmy te dwa. Kurde, łeb już mnie boli od trzymania pod takim dziwnym kątem. To kill me. Me. I managed to wound her, but she ran off. She grabbed a dagger, an heirloom. I twisted it away and stabbed her. This is her blood here. Through here, you can see the blood.
woman just tried to kill me. Me. Ma maman surpris par le mari. Zniknij napis krew z ulicy. Szefie prowadzą w lewo. O, jest ślad krwi, ja go nie zauważyłem. I tu jest łapa z krwi. Wasze to mi nie grało. Ancestors' deeds, vile torturers. They glory in their ancestors' deeds. No to ona jest za to powiedziana. Gościu wchodzi przez ścianę. Their ancestors decimated the Templar Order. They deserve to die horribly. No, nawet jeszcze popierała Templariuszy i oni zdziesiątkowali zakon Templariuszy i zaskakowali. No dobra, ogarniam. Dobra, misja fajna. You should not have put me here. I was writing an ancient wrong. Any fool could have figured that one out, I imagine. Still, take a weapon if you like. No, sprawca wykryty bez fał. Długi obuch, fajnie. No i fajnie, nowa zabaweczka. Ciekawe jak wejść do tego podziemnego wejścia. Myślę, że zdaje, że to w jakiejś misji. A dobra, w kolejnym odcinku już udajemy się tu. Co nie, na tą misję główną. Więc co? Na razie to będzie koniec, to byłoby na tyle. Ja byłem Ryczko, na razie cześć, powiesz. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Pa!